Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie podczas kolejnego odcinka Włodarskiego Vloga. Szanowni Państwo, informacja dobra na początek, jak na razie co tydzień, i niech taka informacja dobra zostaje jak najdłużej. Nie mamy w mieście Włodawa i w powiecie włodarskim w dalszym ciągu żadnej osoby zakażonej koronawirusem. Cieszymy się bardzo, trzymajmy dalej kciuki za to, żeby tak było, ale tak jak już niejednokrotnie mówiłem, niech to nas nie uśpi, bądźmy dalej czujni, dalej stosujmy się do wszystkich zaleceń, przepisów, regulowań prawnych, które funkcjonują. Dzięki temu, że tak, drodzy Państwo, do tej pory świetnie to robicie, właśnie nie ma żadnego przypadku zakażenia we Włodawie. Także serdecznie Państwu za to dziękuję, gratuluję i trzymajmy kciuki, aby tak było w dalszym ciągu. W tym tygodniu, Szanowni Państwo, chciałbym powiedzieć między innymi o przedszkolach, bo Państwo o to pytacie, kiedy otwieramy przedszkola i czy w ogóle otwieramy, więc na pewno oczywiście otworzymy, z tym, że już Państwu mówię, że na pewno nie, jeszcze nie od poniedziałku, od 11. Zastanawiamy się, sprawdzamy wszelkie informacje, sprawdzamy przepisy, bo one też się zmieniają i przede wszystkim chcemy uzyskać informacje od rodziców, czy zainteresowani są. Na dzień dzisiejszy wiemy, że na jedną placówkę średnio około 15-kilkunastu jest chętnych dzieci, których rodzice zgłosili do przedszkola. Więc decyzję podejmiemy w przyszłym tygodniu, czy otworzymy przedszkola od 18 maja, czy jeszcze wstrzymamy i otworzymy od 25 maja, ale generalnie szykujemy się do tego, zabezpieczamy się w środki dezynfekujące, w środki ochrony osobistej dla personelu. Chcemy, żeby wszystko było bezpiecznie, żeby nasze dzieci były w przedszkolu bezpieczne. Dostaliśmy również bardzo dużo środków do dezynfekcji z zarządzania kryzysowego wojewódzkiego, z Urzędu Wojewódzkiego, także bardzo serdecznie dziękujemy. Na pewno zostaną wykorzystane właśnie do działania, funkcjonowania w tym trudnym okresie naszych przedszkoli. Chcemy, Szanowni Państwo, przede wszystkim tak, żeby nasze dzieci były bezpieczne. Oczywiście nie otworzymy tych przedszkoli dla od razu wszystkich dzieci. To muszą być spełnione wszystkie wymagania, warunki odnośnie ilości dzieci, które mogą uczestniczyć w przedszkolu. Pierwszeństwo mają zgodnie z rozporządzeniem ministra, mają osoby, dzieci rodziców, którzy pracują bezpośrednio w walce z koronawirusem, czyli osoby pracujące w służbach medycznych, ratowniczych, mundurowych i w innych, pełnią różne funkcje, które na co dzień ratują przed koronawirusem. I te dzieci na pewno mają pierwszeństwo. Jeżeli będziemy uruchamiali przedszkola, to właśnie przede wszystkim te dzieci będą miały pierwszeństwo tych rodziców. Ale oczywiście na dzień dzisiejszy, tak jak mówiłem, jest około w jednym przedszkolu 15 osób zgłosiło dzieci, rodziców chętnych dzieci, w innym przedszkolu 18, także na dzień dzisiejszy to są takie ilości. Szanowni Państwo, co do szkół oczywiście nie wiemy, czekamy na rozporządzenia rządowe i dostosujemy się do rozporządzeń rządowych. Na dzień dzisiejszy formalnie szkoły są zamknięte do 25 maja. Otwarte są natomiast obiekty, kompleksy sportowe, te znajdujące się na zewnątrz, czyli orliki, boiska. Można oczywiście już uczęszczać do i korzystać z tych obiektów, czy przy MOSiR-ze, czy przy szkołach. Oczywiście też trzeba zachować wszelkie środki ostrożności. Ograniczona jest liczba osób, które mogą uczestniczyć, być jednocześnie, korzystać z tych obiektów, więc proszę stosować się do tych regulaminów, które powstały właśnie w tym momencie na czas walki z koronawirusem. Od poniedziałku, od 11 maja otwarta będzie już Miejska Biblioteka Publiczna, także zachęcam do korzystania, do wypożyczania książek, do korzystania z czytelni. Oczywiście również według zasad bezpieczeństwa, które musimy spełnić, więc będzie ograniczona ilość osób, która będzie mogła
w danym momencie przebywać w bibliotece, oczywiście pełna dezynfekcja, maseczki i tak dalej. Również Włodarski Dom Kultury szykuje się do otwarcia swojej placówki, do otwarcia również kina, ale to jeszcze nie nastąpi od tego poniedziałku. Tutaj potrzebne jest większe przygotowanie przede wszystkim odnośnie kina, żeby wszystko było bezpiecznie. Szanowni Państwo, dosyć głośno odbił się ten mój apel w ubiegłym tygodniu, który Państwu mówiłem do właścicieli stacji paliw. Ten apel został oczywiście skierowany do właścicieli stacji paliw. Można z treścią tego apelu zapoznać się za pośrednictwem również Facebooka i stron internetowych. I powiem tak, jak mówiłem w tamtym tygodniu, czekamy na reakcję. Jestem gotowy do rozmów oczywiście z właścicielami tych stacji i czekamy na reakcję. Jeżeli dostosują się i jednak będą gotowi na to, i żeby skorzystać z naszego apelu i te ceny paliwa zmniejszyć, aby były one konkurencyjne w stosunku do innych pobliskich miejscowości, wtedy zastanowimy się nad tym, czy będzie zasadne utworzenie miejskiej stacji paliw. Natomiast jeżeli jednak ten apel nasz nie przyniesie skutków, na pewno otworzymy miejską stację paliw we Włodawie, analizujemy to pod kątem finansowym, pod kątem infrastruktury, miejsca, jest to możliwe i będziemy taką inwestycję realizowali. Szanowni Państwo, kolejna sprawa, którą chciałem poruszyć, inicjatywa Między Drzewami zaapelowała do nas, ale też do właścicieli różnych nieruchomości, posesji, do zarządców spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, do zarządców dróg, aby w tym okresie, kiedy wiemy, że ten rok prawdopodobnie będzie takim rokiem suszy, apeluję o to, żeby rzadziej kosić trawniki, żeby je kosić też wyżej niż zazwyczaj, po to, żeby dać schronienie jednak naturalne ziemi, żeby nie doprowadzać do ogromnej suszy powierzchni ziemi. I szanowni Państwo, my również jako miasto weźmiemy udział w tej inicjatywie. Jak najbardziej jesteśmy przychylni temu apelowi inicjatywy Między Drzewami. I tak już mieliśmy oczywiście serię spotkań z osobami, które dbają o zieleń miejską, zarówno w Urzędzie Miejskim, jak i w naszym MPGK, które zajmuje się dbaniem o zieleń miejską bezpośrednio. I zdecydowaliśmy, że w tych miejscach, gdzie oczywiście możemy, będziemy tą trawę naprawdę kosili rzadko. Może być ona nawet odpowiednio większa niż normalnie by była. Możemy nawet zrobić z niej taką mało mini łąkę, ale to dotyczy przede wszystkim powierzchni skwerków, gdzie to są odległości większe, duże od przede wszystkim dróg, skrzyżowań, dlatego że przy drogach, przy skrzyżowaniach nie możemy ze względu bezpieczeństwa ruchu drogowego doprowadzić do takiej sytuacji, że trawa będzie rosła tam metrowa, więc tam na pewno będziemy kosili częściej, ale typu skwerki, parki, tam możemy tą trawę pozostawić naprawdę większą. I tak będziemy robili. Jeżeli Państwo uznacie, że jest ok, tak zostawimy. Jeżeli uznacie, że jednak jest potrzeba czystszego koszenia z różnych innych względów, dostosujemy się też do tego, także czekamy na Państwa sugestie i nie ma problemu, żebyśmy mogli tą decyzję zmienić w trakcie trwania sezonu. Rozmawialiśmy również z osobami, które utrzymują zieleń i ukwiecają miasto, właśnie o ukwieceniu, więc jak najbardziej pojawią się na skwerkach kwiaty, które były w kolei w poprzednich latach, ale również pojawią się nowe miejsca ukwiecenia Włodawy, więc mam nadzieję, że z każdym rokiem Państwo widzicie, że staramy się miasto upiększać, ukwiecać i to robimy, oczywiście zawsze można więcej. I będzie więcej, ale z każdym rokiem stopniowo jest to coraz lepiej moim zdaniem i z tego, co słyszę od Państwa, również Państwo uważacie, że jednak z każdym rokiem ukwiecenie, dbanie o zieleń jest coraz lepsze niż było do tej pory, niż było wcześniej. Oczywiście w tym roku planujemy nasadzenie około 150 nowych drzew. Jest prośba od inicjatywy Między Drzewami, aby przy nasadzeniu drzew nowych od razu zabezpieczać to drzewka małe właśnie przy jakimiś drobnymi ogrodzeniami, po to, żeby później czy przy koszeniu nie uszkodzić drzewa,
co niestety czasami się zdarzało i oczywiście tutaj przyznajemy się do tego, więc chcemy temu zapobiegać. Chcemy też te miejsca zabezpieczyć, że to są nowe właśnie drzewka posadzone, żeby o nie wyjątkowo dbać. One będą oczywiście podlewane przez władze miejskie, przez służby miejskie, ale, a może przez władze też właśnie, może też, znaczy właściwie na pewno też, na pewno przez radnych, którzy się bardzo mocno włączają w akcję ratowania i utrzymania ogólnie zieleni w mieście. Także, ale gdyby ktoś z Państwa mieszkańców chciał również gdzieś tam przechodząc, mieszka koło w takim miejscu, gdzie te drzewka nowe nasadzenia będą. Również zachęcamy do tego, aby pomogli nam w podlewaniu tych nowych nasadzeń, nowych drzewek czy kwiatów, jak najbardziej. Jesteśmy na to otwarci. Szanowni Państwo, odnośnie pytań, które przyszły mailem w tym tygodniu, zachęcam oczywiście do pytań, do zadawania pytań drogą mailową na adres mailowy pytanie@wlodawa.eu. Pan Andrzej pytał o rondo, o maszt z flagą, o zagospodarowanie tego ronda. Mówi, w innych miastach, na przykład w Lublinie właśnie jest to rondo z tak wielkim masztem z flagą. Jak najbardziej koncepcja zagospodarowania ronda, który jest jeszcze w przebudowie, więc jeszcze nie możemy zagospodarować tego ronda. Jak tylko będzie zakończony remont ronda, bo to jest, tak jak Państwo wiecie, droga wojewódzka, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich za tą drogę odpowiada. My natomiast zwrócimy się z prośbą do Zarządu Dróg Wojewódzkich o to, żebyśmy mogli zagospodarować wnętrze, prawda, ronda. I wtedy myślę, że ogólnie zrobimy jakąś akcję społeczną na różne pomysły, dlatego że z iloma ludźmi nie rozmawiam, z iloma mieszkańcami nie rozmawiam. Każdy ma inną koncepcję na to rondo, inną wersję, więc jakąś decyzję będziemy musieli podjąć, ale na pewno zagospodarujemy to rondo profesora Kureszkiewicza. O tym rondzie mówimy cały czas z naszymi słynnymi rurami, które na rondzie pozostają, tak jak Państwo chcieliście, tak jak Państwo prosiliście nas, żebyśmy o to zadbali, zawnioskowali, prosili, pilnowali, żeby te rury na tym rondzie zostały, one na pewno zostają. Też ten Pan Andrzej mówił, że tak napisał, że w wielu miastach na urzędach wiszą flagi, we Włodawie nie, więc wiszą, Panie Andrzeju, oczywiście na włodawskim ratuszu przy wieży wisią cały rok flaga Polski i flaga Włodawy. Pytał również Pan Andrzej o dworzec we Włodawie, to o tym już mówiłem w którymś z odcinków vloga, że chcemy, aby powstało we Włodawie Centrum Usługowo-Komunikacyjne na terenie po byłym tartaku. Nie wiem, kiedy ta inwestycja powstanie, bo to oczywiście zależy od, przede wszystkim od tego, kiedy pojawią się stosowne nowe programowanie unijne, z którego będziemy mogli skorzystać i z konkretnego konkursu, z którego będziemy mogli skorzystać, dlatego że to jest inwestycja na pewno wielomilionowa, więc na pewno musimy skorzystać ze środków zewnętrznych, unijnych lub rządowych. To będzie zależało od tego, gdzie będziemy mogli aplikować. Natomiast na pewno w przyszłym roku chcemy zabezpieczyć środki w budżecie miasta na projekt, właśnie na koncepcję zagospodarowania tego terenu. Ogłosimy też stosowne chcemy to zrobić konkursem, po to, żeby kilka wpłynęło fajnych pomysłów i niech ten najlepszy, również oceniony przez Państwa, wygra. I wtedy będziemy czekali na stosowny program, z którego będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne. Szanowni Państwo, Pan Grzegorz pyta o, czy miasto przewiduje wdrożenie programu dofinansowania do budowy systemów ogrodowych, tak zwanej zatrzymaniu deszczówki. Panie Grzegorzu, przyznam szczerze, że do tej pory nie analizowaliśmy tego, ale również czytałem właśnie, że niektóre miasta dofinansowują mieszkańcom do takich budowy takich systemów. Obiecuję, że my to rozpatrzymy, przeanalizujemy i oczywiście to będzie miało też związek z tym, tą sytuacją, jaką mamy miejsce z budżetem miasta, gdzie dochody niestety bardzo mocno zmalały odnośnie sytuacji koronawirusem, sytuacji związanej z przedsiębiorcami. Ogólnie myślę, że z wszystkimi. Także tutaj jest problem w tym roku troszeczkę finansowy, ale zobaczymy. To też nie są jakieś wielkie kwoty, myślę, więc myślę, że tak jak mówiłem, przeanalizujemy, zobaczymy, jeżeli uznamy, że możemy w tym roku realizować i taką pomoc mieszkańcom również wdrożyć taki program miejski, to
przygotujemy stosowny projekt uchwały, bo na to oczywiście musimy uzyskać zgodę Rady Miejskiej i taki projekt uchwały przedstawimy pod obrady sesji radnym. Myślę, że z tym też nie będzie problemu, bo radni zawsze są przychylni mieszkańcom, ale i wtedy to taki program miejski wejdzie. Ale na razie proszę nam dać troszeczkę czasu na przeanalizowanie tego. Pan Wojciech pytał o wniosek o panele fotowoltaiczne, które miasto złożyło ze środków unijnych. Złożyliśmy taki wniosek, on wstępnie otrzymał oczywiście, przyszedł pod względem formalnym, został oceniony pozytywnie. Pod względem formalnym został oceniony na ponad 93 punktów. Czekamy na to, czy zakwalifikujemy się do dofinansowania, dlatego że wniosków wpłynęło w tym konkursie bardzo dużo, praktycznie bardzo dużo gmin, miast złożyło wniosek. Natomiast pula środków niestety nie była już duża, dlatego że to jest, można powiedzieć, końcówka już tego programowania unijnego 2014-2020. W związku z tym już niestety tych środków tam dużo nie zostało. Jeżeli uda nam się zakwalifikować do finansowania, oczywiście będziemy super szczęśliwi. Jeżeli niestety nie uda nam się, to może Urząd Marszałkowski znajdzie jakąś dodatkową pulę. Na pewno nasz wniosek jest oceniony pozytywnie, uzyskał bardzo dużą punktację, więc wniosek został napisany poprawnie. I tylko teraz kwestia po prostu, ile środków na to będzie miał Urząd Marszałkowski. Jeżeli nie uda się w tym konkursie tych środków pozyskać, jestem przekonany, że w nowym programowaniu unijnym, bo mamy takie informacje, będzie bardzo dużo środków na tak zwane OZE, czyli odnawialne źródła energii, gdzie będzie na pewno dużo konkursów, z których miasto Włodawa będzie korzystało. Chcemy korzystać z tych konkursów na odnawialne źródła energii i składać wnioski te dotyczące mieszkańców, ale również te dotyczące infrastruktury miejskiej, naszych jednostek miejskich, żeby w ten sposób też ograniczyć koszty utrzymania jednostek poprzez instalację różnych paneli fotowoltaicznych, solarnych, pomp ciepła niejednokrotnie, więc będziemy na pewno zainteresowani i na pewno będziemy jako miasto korzystali z takich konkursów i aplikowali o środki zewnętrzne. Z pytań, które wpłynęły w tym tygodniu na tego maila, powtarzam, pytanie@wlodawa.eu, to tyle. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję za uwagę. Podsumowując, jest coraz więcej zdejmowanych obostrzeń, coraz więcej instytucji będzie funkcjonowało. Możemy coraz swobodniej poruszać się po mieście, korzystać z parków, skwerków i myślę, że te obostrzenia będą jeszcze coraz bardziej zdejmowane. Dlatego bardzo Państwa proszę mimo tego o to ostrożność, niech to nas wszystko nie uśpi, żebyśmy się nie poczuli, że już jest naprawdę sytuacja tak jak normalnie. Nie, jeszcze jesteśmy cały czas, Polska jest w stanie epidemiologicznym i musimy naprawdę bezpiecznie korzystać z tego, co możemy, na co nam pozwalane jest, ale jednak musimy to robić naprawdę z głową dla bezpieczeństwa własnego, ale też dla bezpieczeństwa innych. Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję za uwagę. Zadawajcie pytania, pytajcie, piszcie, co chcecie, żebym w vlogach swoich umieszczał, o czym mówił. Ja będę Państwa na bieżąco informował o tym, co się dzieje, o tym, o co Państwo pytacie, ale też ogólnie, co robimy na bieżąco. To zapraszam do następnego odcinka w przyszłym tygodniu. Do zobaczenia. Wszystkiego dobrego.